Ford Focus, rocznik 2006. I narodziła nam się kolejna robota. Uleciał tłumik. Tam go zeżarło. Przy wylocie. To jest tłumik końcowy. Ostatni. No i widać, taki nie jest oryginalny chyba. Był montowany jakiś, bo ja nie jestem pierwszym właścicielem tego pojazdu. Aczkolwiek mam go od zakupu. A więc 9 lat. Miał prawo ulecieć. Tu już był dorabiany, bo ja tutaj tą obejmę tutaj dorabiałem, ponieważ ona pękła. No i zobaczymy. Spróbujemy go odkręcić. I zobaczymy, czy da się go ratować. Chciałbym go uratować, bo jest wylot nietypowy. Fajnie mruczy. Aczkolwiek zobaczymy, czy mi pozwoli ruda na regenerację. Odkręcimy, zobaczymy. Ale zanim odkręcimy, to sobie może zrobię taki najazd. Mam akurat takiego klocka, bo chyba najlepiej, najwięcej nam to pomoże. Mamy tutaj, jak widać, jeszcze dosyć taki gruby, bym powiedział, materiał. Coś tu spróbujemy posztukować i myślę, że jeszcze to uratujemy. To było tak, tak wisiało, tak. To było gdzieś tak jakoś, nie? Spokojnie. Tu można spokojnie jeszcze to dziabnąć.
schowany jest ten tłumik. Mógłby być co prawda jeszcze deczko, tak ze 2 cm i deczko wyżej, aczkolwiek jest już fajnie. Na koniec jeszcze dodam, jak tutaj załatwić ten uchwyt, że tak powiem, żeby go ściągnąć, to trzeba go po prostu przekręcić w tą stronę i tu jest taka prostokątny otwór, przez który przejdzie ta guma w takim położeniu, w odwrotnym położeniu, i zejdzie po prostu cały uchwyt bez odkręcania. Dobra, to by było na tyle, aczkolwiek auto ma 13 lat i cały czas coś się dzieje. Mamy tutaj taki nieprzyjemny widok. Zastanawiałem się, czy tu coś nie dorobić, ale pomyślałem sobie, że wymienię cały boczek. Zamówiłem boczek, także zapraszam. Będziemy wymieniać ten element cały. Dzięki dziś. Do następnego. Cześć.